Dzień dobry. Nie wiem, jak dobrze Państwo pamiętacie nasze poprzednie spotkanie, czyli ten film, w którym rysowałem Wam na białej tablicy ludzika, marchewkę i kijek i to, o czym żeśmy wtedy rozmawiali, ale jeśli tego nie pamiętacie albo nie znacie, to zachęcam Was, żebyście zanim obejrzycie ten film, wrócili do tamtego, do poprzedniego odcinka, dlatego że wszystko to, co dzisiaj powiem, będzie mocno związane z tym, o czym mówiłem poprzednio, a jednocześnie będzie bardziej zrozumiałe w kontekście pewnej podbudowy teoretycznej, którą tam żeśmy sobie zrobili. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Wakacje i jak się Państwo domyślacie, będzie o wakacjach, więc będzie to odcinek przyjemny. W dodatku powiem Wam, jak pojechać na wakacje, jak zrobić sobie wakacje bardzo tanio, bo ani na krok nie ruszając się z domu. Zapraszam. No dobrze, moi drodzy, ponieważ zanosi się na wiosnę i w chwili, kiedy to nagrywam, słońce jasno świeci na niebie, przywołując wspomnienia i plany wakacyjne, postanowiłem zrobić ten odcinek, który mam nadzieję fajnie się sklei o tym, o czym mówiliśmy w poprzedniej odsłonie naszych pogawędek. Dziś będzie o wakacjach. No ale podstawowy problem z wakacjami wśród nas świrów polega na tym, że co z tego, że są wakacje, jak i tak nie jesteśmy w stanie się tymi wakacjami cieszyć. Mam nadzieję, że to, co za chwilę Państwu powiem i to, do czego Was zachęcę, pozwoli Wam spojrzeć trochę inaczej na wakacje. Zanim zaczniemy, musimy jednak zrobić pewne małe zastrzeżenie. To znaczy, jeśli cokolwiek, co tutaj zaproponuję, może narazić na szwank Państwa relacje rodzinne, albo zdrowie, albo życie, albo coś tam takiego, to nie róbcie tego. Ok? Powiedziałem to, bo musiałem to powiedzieć, dlatego że różni ludzie mogą mnie oglądać, ale generalnie cokolwiek ja tutaj sugeruję, chciałbym, żebyście Państwo to podzielili przez swój własny zdrowy rozsądek i jakkolwiek ufam, że jesteście rozsądnymi ludźmi, to jednak takie rzeczy powiedzieć muszę. Dobrze, kochani, z wakacjami jest tak, że właściwie co to są wakacje, tak? Pytanie wydaje się głupie, ponieważ każdy z nas był na wakacjach przynajmniej raz w życiu, mam taką nadzieję. Każdy wie, czym te wakacje są, no ale to są tylko pozory. Wśród ludzi, którzy wyjeżdżają na wakacje, istnieją zasadniczo dwie, może trzy grupy. Pierwsza grupa to jest taka, która wyjeżdża gdzieś daleko po to, żeby nigdzie nie wyjechać. I teraz tak, polega to na tym, że wyjeżdżamy i robimy to, co trzeba zrobić na wakacjach, czyli odwiedzamy wszelkie atrakcje turystyczne, robimy mnóstwo zdjęć, chodzimy we wszystkie te miejsca, jeździmy na wszystkie te wycieczki, na które trzeba jeździć. No bo przecież jak człowiek gdzieś tam był, no to jakby musi zaliczyć pewne punkty obowiązkowe tego programu. I teraz tak, kłopot z tym jest taki, że jeśli jesteś kimś takim, wyjeżdżasz na wakacje, to tak naprawdę jakbyś w ogóle nigdzie nie wyjechał, bo cały czas robisz to, co musisz, to, co powinieneś, zamiast to, co chcesz. I wtedy dochodzi do takiej sytuacji, że wracamy z takich wakacji kompletnie wycieńczeni psychicznie, fizycznie, finansowo również. No i nie mamy do końca tego poczucia zadowolenia, żeśmy byli gdzieś i odpoczęli i teraz mamy naładowane akumulatory i wracamy. Druga grupa ludzi to są tacy ludzie, którzy wyjeżdżają na wakacje również gdzieś tam daleko i kompletnie nie wiedzą, co z tym zrobić, ponieważ nic nie muszą. Nie muszą chodzić do pracy, nie muszą robić, nie spełniać żadnych obowiązków domowych wobec dzieci itd., itd. W związku z czym są gdzieś, siedzą w hotelu nad brzegiem basenu, piją przez 7 czy 14 dni, bo po prostu kompletnie nie wiedzą, jak się za to zabrać, nie mają pojęcia, co powinni teraz robić, jak ich się wybije z tego szablonu, w którym normalnie funkcjonują, to kompletnie nie wiedzą, co ze sobą zrobić, no a więc robią to, co jest najłatwiejsze, czyli idą pić, bądź też brać narkotyki, bądź też mieć jakieś różne inne rozrywki. W każdym bądź razie skutek jest mniej więcej taki sam. Z takich wakacji wracamy wycieńczeni finansowo, zdrowotnie, fizycznie, psychicznie itd., itd. Również nie udaje nam się naładować akumulatorów. I trzecia grupa to są ludzie, którzy wcale nie wyjeżdżają nigdzie daleko. Wyjeżdżają sobie na przykład, chodzą sobie na ryby, albo jadą gdzieś, albo po prostu siedzą w domu, czy też jadą gdzieś na jakąś tam działkę i tam przez jakiś czas zajmują się nie tym, co powinni, co muszą, ale tym, na co mają
ochotę. Teraz tak, w grupie czy w gronie ludzi cierpiących na wszelkiego typu zaburzenia, no powiedzmy zaburzenia psychiczne, bo to wchodzą w to nerwice, lęki, depresje i różne inne historie. Generalnie wszystko, co jest spowodowane przez presję, bo to jest taki wspólny mianownik, w gronie tych ludzi trudno znaleźć takich, którzy są w stanie odpocząć i wypocząć. Stąd też pojawiła się potrzeba nagrania takiego właśnie odcinka i dzisiaj już za chwilę powiem Państwu w trzech żołnierskich słowach, jak pojechać na wakacje, niekoniecznie ruszając się z domu. Otóż, moi drodzy, wakacje tak naprawdę polegają na tym, żeby nie robić tego, co powinniśmy i tego, co zazwyczaj musimy robić, a czasami również polegają na tym, żeby robić to, czego robić nam nie wolno albo czego nie powinniśmy robić. Dlatego też zachęcam Państwa do takiego oto ćwiczenia. Potrzeba do tego przede wszystkim dwóch w miarę wolnych dni i takiej umowy, którą zawieramy ze sobą, że przez te dwa dni będziemy żyć trochę inaczej niż zazwyczaj. Ta umowa może również przewidywać to, że Państwo po tych dwóch dniach wrócicie do swoich rutyn, jeśli jeszcze będziecie chcieli, że wrócicie do tego życia, które normalnie na co dzień sobie prowadzicie, natomiast przez te dwa dni nie. Te dwa dni to są wakacje od życia, to są wakacje od tego, co mamy na co dzień. Pierwszy dzień jest łatwiejszy. I pierwszego dnia, kiedy już na takie wakacje mentalne sobie się wybierzemy, pierwszy dzień polega na tym, czy zadanie polega na tym, żeby nie robić niczego, co powinniśmy robić. Powtórzę jeszcze raz, bo to ważne. Nie robić niczego, co powinniśmy robić. To oznacza, że jeśli przychodzi Ci do głowy, że powinnaś wstawić pranie, to nie wolno Ci wstawić prania. To oznacza, że jeśli przyjdzie Ci do głowy, że powinieneś iść na zakupy, bo jutro niehandlowa niedziela na przykład, to nie wolno Ci iść na zakupy. To oznacza, że nie wolno wszystkiego tego, co normalnie powinniśmy. I to jest dzień pierwszy. Należy tutaj uważać na pewne rzeczy, bo będzie nam pewnie łatwo się oszukać, bądź też przekonać, że okej, dobra, ćwiczenie ćwiczeniem, no ale przecież zakupy trzeba zrobić, dzieci trzeba gdzieś ogarnąć, x, y, z i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, żeby przygotować się do tego pierwszego dnia, polecam Państwu najprostszą z możliwych dróg, czyli żeby wrobić w to innych. To znaczy wszelkie obowiązki, które normalnie Państwo musicie spełniać, no bo dzieci będą płakać, jakieś nie dostaną, wróbcie w to kogoś innego, najlepiej kogoś bliskiego, kogoś z otoczenia, męża, żonę, rodziców, kogokolwiek, kto akurat będzie pod ręką, koleżanki, kolegów, znajomych i tak dalej. Wróbcie ich w spełnianie obowiązków, tak żebyście mieli taką możliwość, żeby nie robić niczego, co powinniście robić. Ok? I to jest dzień pierwszy, polegający na tym, żeby nie robić niczego, co powinniście robić, czyli nie wolno tego, co zazwyczaj się powinno. Odwracamy tutaj trochę świat do góry nogami, a w dniu drugim odwracamy go jeszcze bardziej do góry nogami, ponieważ w dniu drugim, oprócz tego, co robiliśmy w dniu pierwszym, dodajemy też pewną kolejną zasadę. I zasada ta polega na tym, żeby robić to, czego nie wolno robić. Żeby robić to, czego normalnie nie powinieneś, czy nie powinnaś robić. Innymi słowy, jeśli normalnie nie powinnaś żreć michy chipsów, patrząc bezmyślnie w telewizor przez cały dzień, to jest dokładnie to, co w tego drugiego dnia wakacji musisz zrobić. Jeżeli normalnie nie wychodzisz na takie Giro d'Italia po klubach, barach i tak dalej, bo nie powinieneś, bo masz swoje obowiązki, bo nie masz pieniędzy, bo to, bo śmo, bo owo, to jest dokładnie to, co drugiego dnia powinieneś i musisz zrobić. Robimy odwrotnie, czyli robimy to, czego normalnie nie powinniśmy zrobić i uwaga, jednocześnie nie robiąc tego, co normalnie powinniśmy zrobić. I teraz zdaję sobie sprawę, że to dla niektórych z Państwa może być takie confusing trochę możecie się gdzieś tam pogubić. Więc powtórzę jeszcze raz. Dnia pierwszego nie robię nic,
co normalnie powinienem czy powinnam robić. Jeśli przychodzi mi do głowy, że jest do zrobienia coś, co powinienem zrobić, nie robię tego. Znaczy, to nie wolno mi tego zrobić i muszę tak kombinować z życiem i tak ogarniać świat dookoła, żeby tego po prostu nie zrobić. To jest dzień pierwszy. Dnia drugiego robimy to, co robiliśmy dnia pierwszego, plus do tego dochodzi nam jeszcze nowy element w postaci robię to, czego normalnie nie powinienem, nie powinnam robić. Czyli piję, czyli jem, czyli szwendam się bez sensu po mieście. Jeśli na przykład czujesz, że nie powinieneś po pijaku o 3 w nocy dzwonić do swojej byłej, żeby jej powiedzieć, co o niej myślisz, to jest dokładnie to, co powinieneś i musisz tego dnia zrobić. Tak wygląda to ćwiczenie, prawda, że jest proste? Jest. Nauczy ono Was, Państwa, takiej pewnej, bardzo prostej, ale niełatwej umiejętności odwracania sobie w głowie rzeczy, które uważamy za oczywiste, bo cała ta presja, którą na siebie nakładamy, z którą żyjemy na co dzień, opiera się i polega tak naprawdę na tych prostych rzeczach, o których wiemy, że musimy, że powinniśmy je wykonywać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo to jest dobre, słuszne, sprawiedliwe, zbawienne, bo tak trzeba, bo tak wszyscy robią i no jakbym tego nie robił albo tego nie robiła, to co by to było i tak dalej. Przekonajmy się, co by było i jak będziesz się czuć, kiedy tego nie zrobisz. Kiedy sobie tego odmówisz, a wręcz kiedy zaczniesz robić to, czego nie powinieneś czy nie powinnaś robić, niezależnie od tego, jak bardzo jest to głupie, jak bardzo jest to obciachowe, pod warunkiem oczywiście, że jest to coś, na co masz ochotę i powtórzę warunek ten brzegowy jeszcze raz, od którego zacząłem. Jeśli na przykład jesteś cukrzykiem i wierzysz, że powinieneś sobie zrobić zastrzyk z insuliny, to nie wchodzi w nasze ćwiczenie. Okay? No bo najprawdopodobniej masz rację. Więc wszystko, co może zagrozić Twojemu życiu, zdrowiu i stabilności jakiej takiej Twoich najbliższych, to oczywiście odsuwamy, wywalamy z tego obrazka, który malujemy, ale wszystko inne w tym obrazku zostaje. Wszystko to, czego nie powinniśmy robić, to robimy drugiego dnia, a to, czego co powinniśmy, nie robimy i pierwszego, i drugiego dnia. I to wszystko z mojej strony. Tyle na razie. Jeszcze na koniec jedna rzecz. Będę bardzo, bardzo Państwu wdzięczny, jeśli na dole pod tym filmem wrzucicie swoje obserwacje i swoje spostrzeżenia z tych 2 dni. To niekoniecznie musi być weekend, bo tak mi przyszło do głowy, żeby to powiedzieć w ten sposób, że z tego weekendu, ale to niekoniecznie musi być weekend. Każdy z nas żyje w indywidualnych warunkach. Będę bardzo wdzięczny, jeśli Państwo napiszecie, jak Wam było. Czy to było coś, co Wam się spodobało? Czy to było coś, czego nie chcecie już robić? Czy mieliście ogromne poczucie winy z powodu nierobienia tego, co trzeba? Czy tylko trochę poczucia winy? Czy może zupełnie go nie mieliście? Nie wiem. Będę bardzo wdzięczny, jeśli Państwo coś tam wrzucicie jakiś komentarz i podzielicie się z nami wszystkimi tym, jak Wam było i jak Wam to zadziałało. A ja na razie się żegnam. To wszystko z mojej strony. Miłej zabawy Wam życzę. Miłej zabawy.